No to co, proszę Państwa, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmiku z nadwody. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o Mercedesie wśród kołowrotków, czyli kołowrotku Shimano Xsense. Mega świetnym kołowrotku z dużym zapasem mocy, który ma hamulec do 9 kg. Tutaj akurat jest rozmiar 3000. Ja go stosuję do ultralighta, ponieważ kołowrotek ten jest bardzo lekki, bo ma tylko 220 gram. Także można nim naprawdę fajnie połowić. Jest fajne do łowienia, jak powiedzmy jakichś lekkich sandaczy, okoni, czy ja na przykład stosuję go do pstrągów. Fajny design, bo taki czarny ten kołowrotek. Naprawdę fajnie wygląda. Wygląda stosunkowo niepozornie, ale naprawdę jest to sztosior, jeżeli chodzi o kołowrotki. No ja mówię, że Mercedes, bo powiem Wam szczerze mówiąc, że nigdy w życiu nie miałem takiego kołowrotka. Łowię nim, powiedzmy, już od początku wiosny. No i nie ma z nim żadnych problemów. Bardzo pięknie nawija linkę, co przy ultralajcie rzadko się zdarza, ponieważ jednak robi się nieraz ten luz, bo łowimy małymi przynętami, małymi gumeczkami, z prądem, pod prąd i nieraz faktycznie kołowrotki no nie nawijają, wylatują te brody później. A tutaj, no powiem Wam, nie miałem jeszcze na nim ani jednej brody, także naprawdę jest sztosior. Pięknie zwija, zobaczcie sobie, jak tutaj ta plecionka jest nawinięta, no naprawdę, zobaczcie sobie, jak on działa. No normalnie masełko, jak on wybiera te... No naprawdę sztosior. Tak jak mówię, można go stosować do, powiedzmy, do takich lekkich sandaczy, czy jakiegoś takiego lekszego łowienia, bo nie jest jednak... jest lekki, więc też przy wyważaniu wędki, powiedzmy, jakiejś takiej mocniejszej może być problem. Zobaczcie, tutaj faworita akurat mi wyważa genialnie, do niego pasuje. Zobaczcie sobie. No także naprawdę sztosior, no od początku sezonu go testuję dość mocno. No i dzięki niemu wyciągnąłem naprawdę świetne ryby, bo udało mi się już z Martynim połowić, to widzieliście na filmikach pewnie, piękne palie, około 65-70 cm, także dzięki temu kołowrotkowi, dzięki tej przekładni, która w nim jest, no udało mi się wyholować te ryby, wiadomo, kij też swoje, ale no naprawdę masełko, jeżeli Wam mogę powiedzieć. No i chciałem Was zaprosić dzisiaj na filmik, bardzo krótki, i pokazać Wam, jaką rybę udało mi się wyholować na tego Xsense'a. Między innymi dzięki niemu wyciągnąłem pięknego potoka. Pół centymetra brakło mu do 60, także zobaczycie sami. Niesamowity hol. Powiem Wam szczerze mówiąc, że nigdy w życiu nie miałem takiej ryby i nigdy w życiu nie spodziewałem się, że uda mi się w mojej przygodzie wędkarskiej złowić tak piękną, fenomenalną rybę. No żywy okaz przyrody, no naprawdę, proszę Państwa, no mega, mega. Xsense występuje w różnych rozmiarach. Tutaj akurat jest 3000, także polecam Wam. Co jest w nim fajne, jest tak skonstruowany, że można nim łowić tak samo w słonej wodzie. Sobie możecie o nim poczytać, też Wam nie będę mówił do końca wszystkiego, ale naprawdę fenomenalny. I co jest jeszcze fajne, jest produkowany w Japonii, także to jest takie... Jeszcze, także no naprawdę sztosior, polecam Wam wszystkim Xsense. Naprawdę jest drogi, bo jest drogi, ale no jest masełko, proszę Państwa, masełko, zobaczcie sobie, jak wybiera. Zresztą możecie zobaczyć na filmikach, zobaczcie też troszeczkę na filmiku, jak wybierał ten potok, którego udało mi się złowić. Także myślę, że śmiało mogę polecić kołowrotek Xsense od Shimano. No i zapraszam Was na pięknego potoka. Pięć! O, jak! To jest ten, co wyszedł rano. Dawaj się do boku. Fajnie łyknął wody. Piękna życiówka potoka,
59 cm, zobaczcie, nigdy w życiu nie miałem takiej knaki. Naprawdę, nigdy w życiu nie miałem takiej ryby. Ej, pod wodę i gościa. Ignacy, kolega. Takie ryby zasługują na wolność. To są żywy pomnik przyrody, proszę Państwa. Zobaczcie. Ach, pięknie. No i co, proszę Państwa, koniec na dziś, zobaczyliście już piękną rybę. No powiem Wam, że no na długo ta ryba zapadnie w mojej pamięci, bo naprawdę fenomenalny potok. Jak ja to mówię, żywy okaz przyrody, chrońmy takie okazy, bo naprawdę niecodziennie się zdarzają, jest ich coraz mniej. No i one potrafią naprawdę dać wiele potomstwa, pięknych potoczków może z niego być, czy to akurat był samiec. Ale jest to zdrowy, genialny materiał genetyczny, więc dbajmy o te ryby, bo naprawdę jest to potęga. No co tu dużo gadać, no fenomenalna ryba. Powiem Wam, że nigdy w życiu i dzięki Xsensowi udało się złowić tą piękną rybę. Siadł mi właśnie dzisiaj akurat na Fatiego Dewarma. Szczerze mówiąc, wpadł tylko do wody i od razu było branko. Także co tu dużo gadać. No fenomenalna ryba, naprawdę genialne, no jestem mega, mega uszczęśliwiony, że udało mi się taką piękną rybę złowić i że w doskonałej kondycji wróciła do wody. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, wbijajcie na Instagrama, na Facebooka. No myślę, że będzie coraz więcej filmów się pojawiało. Także do zobaczenia na kolejnych filmach i przy rybkach. Pięć!